Jak będzie wyglądać tramwaj na Kasprzaka? Zajezdnia Annopol w 2022 roku z Kozienic do Warszawy pociągiem. Trasa Łazienkowska zmienia utrudnienia nie do poznania. Wschodnia obwodnica Warszawy będzie zrealizowana. I podsumowanie przebudowy Warszawy Zachodniej z tego roku. O tym nie tylko w piątek, a właściwie w nocy z piątku na sobotę, z 30 na 31 grudnia 2022 roku, czyli w ostatnim wydaniu Mniejsza z tym w tym roku. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czema, Wizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym, czyli mojego osobistego przeglądu ostatnich newsów z Warszawy. Mamy owszem koniec roku, ale nie łudźcie się, nie będę próbować podsumować tego roku, bo nie wiem, co się właściwie działo. Oczywiście wiem, ale jestem ciekawy, co Wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, co było dla Was najważniejszą inwestycją. Ale już zaczynamy od tego, co jest najważniejsze, czyli od tego, jakie awarie wind w metrze będą świętować Sylwester, bo jak dobrze wiecie, Sylwester się świętuje w różny sposób. Niektórzy odpalają fajerwerki, przez to zwierzęta giną, albo i nie tylko. A niektórzy świętują razem z windami w trakcie ich awarii. Tak będzie się działo na stacji metra Marymont, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Zacisze, Plac Wilsona, Płocka i Ratusz Arsenał. Tamte windy mają aktualnie awarię, raczej do Sylwestra już się nie naprawią. Tym bardziej, że na centrum też są dwie modernizacje, więc te dwie windy również będą świętować Sylwestra prosto z wyłączenia z ruchu. Natomiast tak, tramwaj na Kasprzaka się buduje. Film do tramwaju na Kasprzaka macie teraz w opisie, jak coś. Pojawił się on ostatnio na dniach. Co warto podkreślić, no to TV nam pokazało nową wizualizację, jak to wygląda. Już tam widziałem, że się skarżycie na ten układ tutaj, że nie powinno być tego tutaj lewo skrętu, tylko powinien być lewo skręt i możliwość jazdy prosto. Ja domyślam się, że to jest ten lewo skręt nie bez powodu. Chodzi o to, że dzięki temu jest specjalna sesja dla tura, po prostu dla pojazdów, aby mogły bezpośrednio wjechać tutaj przy tylko i wyłącznie swoich światłach. Nawet to tutaj widzę, zobaczcie. Jest osobna sygnalizacja świetna dla tego pasa. Więc najprawdopodobniej o to głównie tutaj chodzi. Co tu jeszcze się dzieje? No, zielone drobisko. Widać, jak tramwaj będzie jechać na minus 1. Ogólnie nowy układ ulicy Wolski i tak dalej, więc to wszystko się całkiem ładnie tutaj komponuje. No i oczywiście Reduta Wolska z przystankiem na poziomie minus 1, który w ilości hejtu, jaki utrzymał i to, że tutaj zamiast jezdni jest torowisko tramwajowe, chyba nikt tyle hejtu nie utrzymał w ostatnim roku. Naprawdę, nie jestem w stanie znaleźć jakiejś innej inwestycji poza mostem na Pragę, który by tyle hejtu złapał w ostatnich dniach. Przyznaję, to jest całkiem dobry rekord. Ale tramwaje również działają na Wilanowie. Wiem, nie ma filmu, bo nie mam pozwolenia od SOP-u, bo czekam na nich tutaj papiery od tramwajów, więc to się wszystko zapętla i ja czekam. Bo mam nadzieję, że w styczniu już to się zmieni i w końcu nagram dla Was filmy. Jak już nagram jeden, to już kolejne będą systematycznie co miesiąc lub dwa. Ale spokojnie, w Wilanowie się dużo nie dzieje. W sensie, Budimek zakończył pierwszą część nasadzeń z transportu publicznego, to wiemy. Jak widzicie, drzewka wyglądają. Trawiska tam nie ma nowego, tam zbytnio się nic nie dzieje. Znaczy, no już są roboty ziemne dla podstacji Wilanowska, dla podstacji Nasobieskiego, na Belwederskiej też budowa kanalizacji deszczowej, ale to głównie takie, jeżeli chodzi o te części bardziej w kierunku Mokotowa Dolnego czy Wilanowa, gdzie nie widać tych prac. Pozostałe elementy to wszystko, widzicie, te usługi i tak dalej, więc nie będę wam mówić, bo pewnie i tak wiecie. Natomiast tramwaje nas zaszczycią jeszcze tym ostatnim elementem dzisiaj w materiale, a mianowicie jak wygląda zajezdnia Napoli. O ile film był o tym też ostatnio, macie do niego również link w opisie, ale to, co chciałem wam pokazać, to jest coś zupełnie innego, a mianowicie to jest to, jak te tramwaje ładnie pokazują, jak wygląda to aktualnie, a jak wygląda to w realizacji, czyli projekty. Oni mają ten stały projekt szczyt całej zajezdni, co jest aktualnie realizowane i co będzie aktualnie realizowane. Jak widzicie, tak to wygląda teraz na zdjęciach. Budynek 1 i 3.
Tu proszę bardzo, mamy ten budynek, faktycznie całkiem dobrze to wygląda i tutaj cała część dolna jest. Następnie tu już powoli się nawet ściany zaczynają pojawiać od tej strony, w sensie pale, nie ściany. I tutaj widać to nawet dosyć ładnie, bo w dół to wszystko spada, tak samo tutaj. Tutaj właśnie widać to bezpośrednie miejsce fundamentów na te podpory, które będą tutaj utrzymywać cały dach i ściany, więc to się łączy w jedną całość, budynki administracyjne i inne techniczne. Jak widzicie, one najlepiej chyba są widowiskowe, bo faktycznie powstają. No, znaczy wiadomo, że to jest najbardziej widowiskowe, ale to będzie chwilę powstawać, tak? No, bo to jest jedna wielka długa hala, takie te tramwaje warszawskie w Warszawie jeszcze nie mają. I poza Warszawą też nie mają tramwaje warszawskie. No i tak to wygląda mniej więcej. Tu jest też ładne zdjęcie nocą. Jak widzicie, byli też zimą. Co do zdjęć, kiedy są, nie powiem wam, co jest nowsze czy moje, czy ich, no ale... Ale kogo to interesuje? W sensie, to jest niby artykuł z 30, czyli dzisiaj, ale kiedy robili zdjęcie, tego nie wiem. Wiem na pewno, że w Zielonce tunel pod torami jest już oddany do użytku, więc o nim w styczniu będzie film podsumowujący. Ja tam byłem chyba z dwa razy, więc jakby dużo się nie działo. No oczywiście, wiadomo, konferencja prasowa, inne celebracje były. Mnie tam nie było, bo takie rzeczy mnie mało interesują. W sensie, jakby domyślcie się, o czym mogłoby mówić PKP na takiej konferencji. Jakby to byłoby jeszcze nudniejsze niż przy otwieraniu metra i polityce. Więc oszczędziłem wam tego, ale jak będzie jakieś konferencje na temat tej inwestycji, to może nawet padnę, bo to jest nowa linia kolejowa i to faktycznie jest zupełnie nowa. Kozienic do Warszawy. Oczywiście to jest realizowane w ramach tego programu Kolej Plus i tak dalej. Ma być to zrealizowane do 2029, czyli podobnie jak większość inwestycji tramwajów w Warszawie. Przez stacje, znaczy nowe stacje powstaną Kozienic, Świerże Górne i Gołbaczów. A gdzie to właściwie się znajduje, pewnie się zapytacie. No to już wam pokazuję. Tutaj jest Kozienic. Następnie mamy tutaj stację Świerże Górne. No i właśnie to jest moje pytanie, jak ten pociąg stąd dojedzie tu, a następnie przejedzie tu. Może wy mi to wytłumaczycie i później się połączy z linią na Radom. Tu ogólnie tutaj na dole jest już Radom. I dzięki temu ta linia pojedzie sobie bezpośrednio przez Warkę do Warszawy Zachodniej. Więc ogólnie pomysł... Warszawa. Więc ogólnie pomysł jest bardzo dobry. Nie chcę myśleć, ile oni będą jechać tym pociągiem, bo jeżeli to będą koleje mazowieckie, to obstawiam, że z 2 godziny mniej więcej. Na pewno to jest dobre skomunikowanie. To jest zupełnie nowa linia kolejowa, bo normalnie jakby to była stara linia kolejowa, no to bym powiedział, że to pojedzie tak, tak, tutaj jest zawrotka, dojedzie tu i tu jakiś łącznik przez Radom. Ale skoro jest, że jedzie stąd, tu, tu i tu, czyli omija całkowicie Radom, co według mnie dobrym podejściem jest, bo szybciej pasażerowie dojadą do jakiegoś sensownego miejsca. Oczywiście żartuję. Ale jak ten pociąg tu... Nie, może będzie zawrotka, może oczywiście nie wiem. Powiedzcie mi. Ogólnie tutaj, jakbyście widzieli, jest linia kolejowa już aktualnie, tylko to jest towarowa, tutaj bezpośrednio prowadzi do elektrowni, więc jakby tutaj ruchu pasażerskiego nie ma. Przynajmniej takiego normalnego pasażerskiego nie ma, bo tu faktycznie nie ma żadnych stacji na tej trasie, już sobie to sprawdziłem, oglądałem na OSM-ie, więc tak to mniej więcej wygląda. Ma być to zrealizowane aktualnie projektowanie, później budowanie. Całość mniej więcej to jest 321 milionów złotych. Czy to jest potrzebne? Sami stwierdźcie. Ja wiem, że faktycznie dobrze się rozwija i również w ostatnim czasie została podpisana umowa pomiędzy gminą Serock i miastem na projekt budowy linii kolejowej Zegrze Przysnarz jako realizację szlaku kolei północnego Mazowsza. Projekt dokumentacyjny aktualnie będzie realizowany. To jest bardzo dobra nowina, bo dzięki temu pociągi z Zegrza pojadą gdzieś dalej. To faktycznie tak dalej, bo pojadą do Serocka. I to na to chyba wszyscy teraz czekamy. Lecimy dalej z kolejnymi informacjami, czyli WTP w ostatnim roku, tak w skrócie wam opowiem, no otworzone zostało 5 nowych stacji metra, nowe pociągi metra Skoda Warszawa już jeżdżą, nowe pociągi SKM Impuls 2 też już jeżdżą na początku stycznia, czy tam lutego zaczęły jeździć jakoś tak mniej więcej. Nowe autobusy, to pewnie sami wiecie, nowe tramwaje Hyundai, też ich jest coraz więcej i coraz więcej jeździ. Krótki Hyundai cały czas jest w homologacji, dlatego nie ma filmu o nim. Wiem, że pytacie o to czasami, więc na razie jestem umówiony na nagrywanie tego filmu w styczniu. Czekam od pół roku, więc jakby nie spodziewajcie się, że niedługo ten film będzie. I tak to mniej więcej wygląda. No co tu się jeszcze dzieje? Dużo nowych inwestycji tramwajowych, ale to wszystko wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy na kanale. Czyli na Nopol, na Kasprzaka, do Wilanowa, na Gagarina.
No i na zachodniej niedługo wystartuje, więc no dzieje się, tak? Dzieje się. Najbardziej mnie zdziwiło to, iż ZTM sam się przyznał do tego, że nic się nie działo wcześniej w tramwajach, a właściwie były likwidowane linie tramwajowe, więc oni to tak podsumowali. Można śmiało powiedzieć, że prowadzone równolegle obydwie budowy, tramwaj do Wilanowa i na Kasprzaka, to nadrabianie straconych lat, bo tramwaje pojawiają się tam, gdzie kiedyś były, ale wiele lat temu zniknęły, bo czynniki decyzyjne w słusznie minionych czasach uznały je za przeżytek. To też oczywiście zwalanie winy na te poprzednie osoby. Wiem, że tak to mniej więcej wyglądało. Chociaż tramwaj na Kasprzaka wam wytłumaczyłem ostatnio, czemu tam trasa tramwajowa została zlikwidowana. A właściwie ona była czasowo zamknięta, później zdecydowano, że trzeba ją na nowo już zbudować. A co do Wilanowa, to nawet nie chcę o tym mówić, bo to szkoda czasu. Oczywiście mnóstwo do nowych zielonych tadowisk. No i możliwość kodowania biletu w telefonie, bez NFC, ale no tak. A, no i jeszcze jedna nowość. W teorii na początku stycznia pętla Jana Ostroga będzie już czynna, czyli nowa pętla młynów dla autobusów 106 i 136. Z ładowarkami elektrycznymi i innymi rzeczami. Nie będę mówić, jak długo na nią czekamy i na pozwolenia, bo to jest podobne z moim czekaniem na tramwaj krótki. Czemu ja mam tylko WTP? No oczywiście wesołych świąt, ale to już widzieliście, bo to, co się faktycznie dzieje, no to jest... Rondo pod trasą Łazienkowską, tutaj się trochę dzieje. Głównie to, iż wiecie, ostatnio było świętowanie, przystanek Torwar na trasie Łazienkowskiej w jednym kierunku, w kierunku centrum, został oddany do użytku. Wszyscy. Ale spokojnie, spokojnie, już ten przystanek i w ogóle cały zespół Torwar został aktualnie zawieszony. Także, znaczy jeszcze nie, od 2 stycznia. Tak to będzie wyglądać, tak wygląda komunikacja, jak widzicie przejazdy górą, autobusy 107 i 159, no to będą miały trasę wakacyjną, Myśliwiecka będzie całkowicie zamknięta, przystanki Torwar jako pętla będą zamknięte, Łazienkowsko, nie będą tutaj jeździć teraz też autobusy, no ogólnie tak jak to było wcześniej podczas burzenia pierwszego wiaduktu. Ja w końcu zrobię film o trasie Łazienkowskiej, tylko się rozchorowałem, jak chciałem tam pojechać, więc nie byłem w stanie po prostu pojechać. Co warto podkreślić, po prostu linie 107, 108, 109, 159, 162, 171, N33 i N83 jeżdżą zmienionymi trasami. Jak coś chcecie się dowiedzieć więcej, to zainteresujcie się tą inwestycją, a ja wam pokażę, jak wyglądają objazdy drogowe. Ile to będzie wyburzenie trwać, to mniej więcej 2 tygodnie, choć może się im przedłużyć. To jest zamknięte miejsce, czyli właśnie Rondo. A jak wygląda to z pozycji góry? No tak, jest tutaj niby... To jest etap pierwszy, będzie przejście tutaj, czyli po stademu, jak kiedyś była tutaj droga. Tak, czyli tutaj było ponownie otwarte przejście. Nie byłoby zupełnie tutaj przy Torwarze, przy rondzie przejścia. A drugi etap... To jest już bezpośrednio przejście tylko i wyłącznie tutaj ponownie. Co będzie pierwsze, co będzie drugie, no zobaczymy, tutaj tego przejścia znowu nie będzie. Więc trochę poczekamy, w sensie na pewno gdzieś tutaj to napisane. Ale powiem wam w skrócie, że i tak po prostu będą duże utrudnienia i nie spodziewajcie się, że korzystanie z tam, z przejść dla pieszych, jazda samochodem czy komunikacją miejską to jest dobry pomysł. Po prostu mówię wam, że nie. Omijajcie to miejsce z daleka i jak najdalej. Chyba, że chcecie poglądać plac budowy, no to co innego. ZDM nam podsumowuje, że skanowali ulicę. No i co? No i dobrze. Zeskanowali sobie ulicę. Nie, spokojnie, to nie jest skanowanie rejestracji. Wtedy byłby inny utwór muzyczny w tym czasie, jak ja to mówię. To jest skanowanie ulicy w celu sprawdzenia, czy one są w dobrym stanie. Najpierw jest skanowane przez samochody, takie specjalne, a później jest analizowane bezpośrednio w biurze ZDM-u. I sprawdzając, co jest tutaj nie tak. No i tutaj na przykład wykruszenie nawierzchni asfaltowej znaleźli, tutaj pod bokiem znaleźli też do regulacji sztyca. Jak widzicie, ona jest przekrzywiona. Co tu jeszcze dalej? A czekajcie, tutaj jest niżej. Inne bariery znaleźli, jak na przykład tutaj obniżony chodnik, więc woda się zaczęła zbierać. Czy taka prosta rzecz, jak to... Ja to tylko kiedyś nawet zgłaszałem, ale już mi się ostatnio dochciało na 19-115, że to jest odklejone wszystko, więc... Ale dla ZDM-u to jest niepoprawna i niedobra rzecz, więc faktycznie oni to skanują, dzięki czemu wiedzą, jak sytuacja wygląda. I jak dzwonicie na 19-115, to mogą sobie podejrzeć po prostu, czy faktycznie tak to wyglądało na ich zdjęcie. Plac Trzech Krzyży również się zmienia nie do poznania. I to już właściwie. Bo tutaj jest nowa organizacja ruchu, właściwie już weszła.
Zmiany będą obowiązywały co najmniej do kwietnia 2023. No, czyli jeden kwartał sobie poczekamy. Jak wyglądać nowa organizacja ruchu? No, po staremu. Jeden pas w kierunku Ronda de Gaulle, czyli Palmy. Tutaj jest rozszerzenie na skrzyżowanie z zjazdem na dół. I dwa pasy w drugim kierunku, w teorii nawet bym powiedział, więc na bogato. Oczywiście tutaj jest fragment nowej jezdni, drogi rowerowe jeszcze powstają i dojście do kościoła właściwie jest tak utrudnione, że nie wiem, kto tu dotrze. Bo tu faktycznie, zobaczcie, pomyślcie sobie, jesteście tu. Chcecie dojść do kościoła, no to co? Idziemy tędy, przejście jeden, przejście drugie. Idziemy tu, tu, przejście drugie, przechodzimy tędy, tu. No i mamy albo wejście od tej strony, ale kościół może być od tej strony niż inny. Tylko jest wejście drugiej strony, no to sobie idziemy, idziemy i jesteśmy tu. No, ile nadłożyliśmy drogi? Nawet nie chcę mówić. Wiadomo, przebudowa i tak dalej, to wszystko utrudnia. Tu jest pewnie wjazd techniczny, jak coś do kościoła. I tam będą wszyscy wchodzić na piechotę przez ulicę, tak nielegalnie. GDDK, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podsumowuje nam rok. Nie będę wam mówić o tym, ile budowali i tak dalej. Powiem, co się działo w Warszawie. W Warszawie się działy dwie inwestycje. Została otwarta nowa trasa S7 Warszawa-Lotnisko Lesz-Nowola 6,5 km. I druga Warszawa Wschód S17, ostatnio bardzo chwilą się podobał, Lubelska 2,5 km. Czyli fragment wschodniej obwodnicy Warszawy. No i na pewno jesteście zainteresowani... Wybaczcie, że tak picham, ale jestem chory. I pewnie jesteście zainteresowani tytułem, czyli 68 km ringu warszawskiego dostępne dla kierowców. W skrócie 68 km obwodnic Warszawy jest gotowe. Południowa obwodnica Warszawy jest gotowa od niedawna. Zachodnia obwodnica Warszawy jest już od całkiem dawna oddana do użytku. Północna obwodnica Warszawy też już trochę ma za sobą. Tymczasem wschodnia obwodnica Warszawy powija jak naprawdę bardzo długo i w dużych problemach. Do ukończenia brakuje niespełna 14 km i to jest fragment WoW-u. Ale po kolei trochę historii, bo to może Was trochę zainteresuje. W 2018 roku rozpoczęliśmy budowę pierwszego odcinka wschodzącego w skład ekspresowego ringu warszawskiego. Chodzi o 10,4 km od węzła Konotopa do węzła Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 roku zakończyła się budowa 20 km S2 południowej obwodnicy Warszawy do węzła Puławska, jakby ktoś był ciekawy, oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. Czyli to, co teraz możemy znać jako trasę toruńską. W ciągu właśnie tak zwanej trasy toruńskiej powstały pierwsze w Polsce ekrany półtunelowe, czyli ja to nagrywam ekrany akustyczne, tunele akustyczne ja to nazywam. Zostały one również stosowane na sąsiednim odcinku S8 Powązkowska-Modlińska, czyli tak zwanej trasie Armii Krajowej, oddanej do ruchu w 2015 roku. Zaczynają się fajerwerki, no i już niedobrze. Północna część warszawskiego węzła drogowego, który tworzy trasę S8, została uzupełniona w 2017 roku o 2 km od węzła Marki do węzła Drewnica. Odcinek ten stanowi część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. Rok później zostało oddane do ruchu 4,6 km trasy S2 Puławska Warszawa Milanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 roku otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 roku było oddanie do ruchu trasy S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód. I tutaj pierwszy raz od dawna gadka pisze nam, czemu nie mamy dalszej części WoW-u. I ja wam to skrócę, tylko powiem wam, jaki jest element i co jest realizowane, co tu już jest problematyczne. Wschodnia część warszawskiego węzła drogowego stanowi około 16 km, S17 Drewnica, węzeł, Ząbki, węzeł, Warszawa Wschód, istniejący węzeł i Lubelska, który też już istnieje. Od czwartku 22 grudnia kierowcy korzystają właśnie z tego fragmentu. Pozostałe niecałe 14 km jest na etapie postępowania w sądzie. I tutaj dzięki temu przynajmniej mogę powiedzieć, że to nie jest wina Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że nic nie robią, opóźniają się i pracują jak PKP. To tak nie wygląda. Nie będę nam tego czytać w całości, bo tutaj ogólnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z jednej na drugą stronę przerzucali odwołania, kasacje w sądach i inne rzeczy się działy na przestrzeni tego czasu. Jedno mogę powiedzieć teraz. Termin rozpatrzenia ostatniej skargi kasacyjnej na wyrok
w USA został wskazany przez NSA w pierwszym kwartale 2023 roku. W skrócie, do najprawdopodobniej kwietnia, maja nie dowiemy się nic nowego na temat wschodniej obwodnicy Warszawy, bo po prostu aktualnie trwają procedury sądowe i dopóki to nie zostanie rozstrzygnięte o to, czy zbyt dużo zostanie wyciętych drzew, czy będzie zbyt blisko mieszkańców, czy zbyt blisko wojska, tego nie dowiemy się do tego czasu, bo sądy na razie to aktualnie realizują. Ukończenie oczywiście będzie realizacją dwujezdniowej drogi z węzłami Drewnica, Ząbki i Warszawa Wschód. Warszawa Wschód już istnieje. Co bardzo mnie martwi, nie ma na tej trasie zaplanowanego węzła Warszawa Wesoła. I jeszcze jednego, który miał powiedzieć po trasie. Ja nie wiem, czy przez to, jak mieszkańcy protestowali, niektórzy mieszkańcy, bo to, piszecie w komentarzach, że nie wszyscy z Wesołej nie chcą tej autostrady, czy jak z drogi autostradowej, ale obawiam się, że przez to, że niektórzy mieszkańcy Wesołej tak bardzo nie chcieli tej trasy, to węzła Warszawa Wesoła po prostu nie będzie. I tam w lesie, co miało być wielki zjazd, żeby mieszkańcy mogli sobie szybciej wjeżdżać od strony południowej, to po prostu nie będzie. Będzie na Warszawa Wschód zjazd tylko i wyłącznie w Ząbkach. To będzie wielka strata. Miasto tego nie zbuduje, bo miasto na to nie będzie chciało wydać pieniędzy, a później to nie zostanie zrealizowane, bo kto to będzie ponownie rozkopywać. W sensie ja wiem, że nowe przewały finansowe będzie dało się zrobić dzięki temu, ale to jest bardzo niedobra nowina. Oczywiście przypominam, że jak będzie już ciepło, to ja zrobię film z przelotem nad całą trasą S17 właśnie na tym odcinku, który ma być wybudowany, ale spokojnie. Na razie czekam jeszcze na oficjalną informację, jak ma wyglądać ostateczny kształt i dopiero wtedy Wam powiem, jak wygląda to aktualnie. Dobrze, bo się rozgadałem tutaj. No i już jest długie to miejsce z tym. To szybko to skończymy. Unia Europejska dofinansuje lotnisko Chopina kwotą 5 milionów złotych, aby było bardziej nowoczesne, po prostu spełniało aktualne standardy i tam też z wojskiem coś. Mało tego, mam tutaj dla Was ciekawostkę, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że miałem ostatnio bardzo dobrą przyjemność z Pocztą Polską. Tak jak wiem, a wizonosz i tak dalej. Ale miałem faktycznie dobrą przyjemność ostatnio z Pocztą Polską, dzięki czemu nawet mogłem powiedzieć, iż moja paczka została odzyskana. Została już, był zły adres na niej, ale udało mi się na Świętokrzyskiej zawrócić tą paczkę. Trwało to, nie wiem, tam z tydzień czy dwa, ale udało mi się ją zawrócić jeszcze w Polsce i nie została wysłana do nadawcy, tylko bezpośrednio wróciła na Świętokrzyską i mogłem po nią pojechać. To jest bardzo dobra nowina i faktycznie tutaj mogę pochwalić Pocztę Polską za to, że da się zrobić taką operację, tylko to jest specjalne, inaczej trzeba zrobić i na poczcie Wam powiedzą, jakbyście mieli coś takiego. Ale najlepiej nie miejcie po prostu złych adresów na paczkach, tak jak ja to zrobiłem, źle wpisałem w jednym miejscu. Chociaż wydaje mi się, że dobrze wpisałem. Wiem na pewno, że za chwilę nowy rok i nie będę nam teraz życzyć szczęśliwego nowego roku, bo od tego jest specjalny team, który się pojawi jutro jakoś wieczorem. Co mogę Wam powiedzieć teraz, to jest to, iż no, mam nową grafikę sylwestrową, a to, co pewnie Was interesuje, to już jutro. I tu nie wiem, o której godzinie już jutro, naprawdę. No, film z przebudowy Warszawy Zachodniej, jak wyglądała na przestrzeni 2022 roku, zamierzam ten film opublikować jutro, a o której godzinie to nie wiem, bo chyba dzisiaj już go nie jestem w stanie zrealizować, bo jest 23 aktualnie dobija, więc ten film będziecie mieli po północy. Wiem na pewno to, że było parę sondaży. I na przykład było pytanie, czy według Was dobrze się rozwinął warszawski transport publiczny w ostatnim roku. Większość z Was stwierdziło, że jest nawet lepiej. 52%, że nie jest ani tak, ani nie. 22% i nie jest najgorzej. 10%. Następnie mamy sondaż. Czy Twoim zdaniem powinno być więcej ekspresowych, autobusowych linii? No i tutaj stwierdziliście, iż tak, powinno być. 73% Was stwierdziło, że faktycznie powinno być więcej ekspresowych, ale dobrze zorganizowanych. Mało tego, było pytanie też w święta, czemu tu jesteście. Nie dałem odpowiedzi, że nie świętujecie świąt. Tak, wiem, mój błąd, było trochę tych komentarzy. Film się pojawił drugiego dnia świąt mniej więcej i święta nie są wolne od internetu. Największym odpowiedzią było to, oczywiście wszystkie odpowiedzi były tak pół żartem, pół serio. A widzę, że opublikował nowy film, czy to trzeba oglądać, 13%. Ja tylko na chwilę, 16%. Przepraszam. Mam spotkanie dopiero później, 4% i jeszcze nie wiem, 9%. No i na koniec jeszcze jeden sondaż. Kiedy Twoim zdaniem metro Karolin będzie wyglądać tak samo jak teraz Kabaty? Za 5, 10, 15, nigdy nie wiem. Większość z Was stwierdziło, że za 10 lat, później jest 15 lat i za 5 lat, czyli najszybciej stwierdziło Was tylko 17%. Czy coś jeszcze mam? A tak, mam.
Przypominam, że składać możecie jeszcze pytania do Q&A pod tym postem, który widzicie, bo w specjalnym filmie, który był jakiś czas temu, do końca pierwszego dnia stycznia. Zapraszam do głosowania, film nagram, jakby zdrowieję i się spotkam z Sykutem. Zamierzam to zrobić w pierwszym tygodniu, ale zaczyna się sesja, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale film na pewno będzie. Chociaż, no wy nie oszczędzacie mnie. O, właśnie się zmieniło. Q&A miało być na 8000 subskrypcji. Jak widzicie, właśnie przekroczyliśmy barierę 8200. I tutaj chciałem wam pokazać te statystyki, które mam. No, ostatecznie stwierdziłem, że w święta ludzie chyba dużo częściej oglądają filmy, bo od pierwszego dnia świąt do dzisiaj, czyli mniej więcej tydzień, 250 osób z was stwierdziło, że warto zainteresować się moim kanałem. Więc większość z was dołączyło tutaj w święta. Ale za to wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być kolejnymi osobami, dzięki którym ten licznik się zmieni, zapraszam do kliknięcia subskrybuj i ten dzwonek dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego mniejszego streamu, który będzie za tydzień. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. To jeszcze nie jest koniec. Mam dla was tylko jedną informację. Jutro będą dwa filmy. Życzenia świąteczne i zachodnie, jeśli mi się uda. W niedzielę 1 stycznia będzie film specjalny. Pomijając jakiś film pewnie ze City Skylines, może się pojawi albo chwilę później, to będzie mniejsza z tym bis. O tym, czy Ożarów Mazowiecki jest wykluczony komunikacyjnie. Normalnie tego filmu miałem już nie robić, ale dostałem odpowiedź oficjalną od Zarządu Transportu Miejskiego o tym, czy faktycznie tak wygląda, a jeśli tak, to czemu to wygląda i czemu tego się nie da zmienić w najbliższym czasie. Więc może was to zainteresować, film będzie bezpośrednio za chwilę. Nie wiem, kiedy też go zmontuję, więc tak, że będzie 1 stycznia, to może bierzcie poprawkę na 1-2 stycznia i później te filmy też jakoś się będą pojawiać na kanale. To było na tyle i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No jeśli nie obejrzycie moich życzeń, no to oczywiście szczęśliwego nowego 2022 i lepszego niż tego, co 2023 i lepszego niż był ten poprzedni. Chociaż dla mnie był całkiem dobry. Poza niektórymi elementami mojego życia. A, no i na koniec. Może zauważyliście z tyłu. Święty Awizon. Trochę więcej budynków mam tutaj za sobą. No i aparat, który widzieliście już w poprzednim filmie. A tutaj na pewno nie ma dziury i nie zakleję jej na szybko. Do zobaczenia. Cześć!